zajęcia w klubie odbywały się bardzo prężnie, były różnego rodzaju warsztaty kulinarne, manualne, plastyczne, cieszyły się ogromną popularnością, natomiast w 2020 roku, w marcu, wszystkich nas zaskoczyła pandemia. Trzeba było troszkę zmienić działanie klubów. Na początku kluby zostały całkiem zamknięte, jednak animatorki pracowały dalej. Między innymi zajęły się szyciem maseczek, które były przekazywane nie tylko uczestnikom klubu, ale również tym, co najbardziej potrzebowali. Dowoziły, robiły zakupy, dowoziły seniorom zakupy, lekarstwa dowoziły, a także pakiety zadań, które mogły seniorzy wykorzystać w domu, różnego rodzaju wykreślanki, które treningi umysłu, również takie na przykład robienie świec, zakupywały razem z instrukcją, dawały. No i oczywiście zajęcia online, co było całkowitą nowością dla seniorów, musieli się w pewnym sensie nauczyć też obsługi telefonu, ale również cieszyły się one wielką popularnością. Także później po już całkowitym lockdownie kluby zostały otwarte, oczywiście w całkowitym reżimie sanitarnym. Do 5 osób grupy mogły być stworzone, wiadomo, dezynfekcja, maseczki, odstępy. Bo doszliśmy do wniosku do tego, że gorsze jest dla seniorów zamknięcie w domu. Oni bardzo potrzebowali kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie te osoby samotne, które nie mają nawet rodziny. Także w reżimie sanitarnym kluby działają.